Cześć, zapraszam Cię do odcinka o tym, jak never, ever, nigdy nie wymawiać ed. Na przykład w czasownikach, w czasie przeszłym, kiedy coś oglądałam i się śmiałam. Nigdy, nigdy nie jest to ed. Masz trzy opcje poprawnej wymowy. Za 10 minut będziesz je znać, będziesz wiedzieć, kiedy, jak wymawiać, kiedy, jak zmienić to ed i na co i dlaczego. Poćwicz ze mną i brzmij bardziej po angielsku, bo to właśnie wymowa sprawia, że Twój angielski oceniany jest na poziom niżej, niż w rzeczywistości by mogło być. Jedziemy, 10 minut ćwiczymy, uczymy się i wynosimy Twój angielski poziom wyżej. Zaczynamy. To jeszcze po kolei z dziada pradziada, po co Ci w ogóle to ed? W trzech sytuacjach, kiedy mówisz w czasie przeszłym, w regularnych czasownikach, to znaczy nie, że jadłam, bo to jest eat, ate i tu odsyłam Cię do czasowników nieregularnych opracowanych u nas w materiałach tutaj na YouTubie. Tutaj są te nagrania. Ale kiedy coś oglądało, podobało, śmiało, no to właśnie trzeba decydować, jak to ed wymówić. Jeśli chcesz powiedzieć, że znudzony, odwołany, opóźniony lot, samolot, to też są ed, wszystko końcówki. No i jeszcze, gdyby tak patrzeć po nieregularnych czasownikach, no to ta i druga, i ta trzecia kolumna, jeśli wchodzisz w stronę bierną, w czasy perfect, no też jest to potrzebne i to ciągle i na każdym kroku, więc warto wymawiać to poprawnie. Jak już wiesz, po co Ci to, to teraz kiedy i jak to wymawiać. Trzy opcje. Opcja d, t i ed. Ale kiedy która? Wszystko zależy od końcówki czasownika. Od to, na jaką głoskę, od tego, na jaką głoskę czasownik jest zakończony, po tym będziesz decydować, czy to wymowa t, d czy ed. Żeby zdecydować, jak wymawiać, potrzebujesz wiedzieć, czy głoska jest dźwięczna czy bezdźwięczna. Say what? Wszystkie głoski albo drżą, przyłóż sobie tutaj rękę, bardzo prosto jest to zbadać. To wydaje się abstrakcyjną teorią, ale wcale nie jest. Zobacz, to samo po polsku czy po angielsku, w każdym języku. Przyłóż sobie rękę tutaj na szeroko rozumiane gardło i zacznij mówić b, p, t, d. Widzisz? D, b. Czujesz, co się tutaj dzieje? Drr. Te głoski tutaj rezonują. One dźwięczą. Więc z lenistwa człowiek leniwy będzie dodawał na końcu również głoskę dźwięczną, bo łatwo nam iść w podobne. D, g, w, z. Słyszysz? Więc na czasowniki, które kończą się na takie dźwięczne głoski, przyjdzie dźwięczna końcówka. A teraz dalej nie odrywaj tej ręki i mów. P, t, p, t. Widzisz? To się bardziej dzieje tu niż tu. I kiedy mówisz p, t, f, to nie ma tego drr tutaj. Ale ja sobie zdaję sprawę, że nie będziesz i testować tego, jak to należy powiedzieć. Przygotowałam dla Ciebie PDF, w którym słówka są podzielone właśnie zależnie od tego, na co się kończą i na to, jaką końcówkę dostają. Jedna rzecz to uczyć się tego na zasadzie rozkminiania, przemyśliwania, jaka głoska, jaka końcówka. Druga to klepać to na pamięć i po prostu wiedzieć ze słyszenia, że tak się to wymawia, a tak nie, bo tak, no to jakoś źle brzmi. Często jest tak, że słyszymy te czasowniki i jakoś po prostu naturalnie tak wymawiamy. Jeśli chcemy się nauczyć dużo szybciej, jeśli uczyliśmy się takimi starymi metodami, że tylko to patrząc na to, co jest napisane, to bardzo często będzie tak, że trzeba się wracać i jakby tą złe nawyki wykorzeniać, wchodzić na tory poprawnej wymowy, bo się już umie źle. Tu zawsze droga jest ciężka, dlatego słuchaj, słuchaj. Jeśli masz zapis, tak jak na naszym PDF-ie, to będziesz słyszeć, jak ja to poprawnie wymawiam. A z samego czytania, no to jest ta pokusa, żeby właśnie to ed wymawiać. Po to właśnie robię ten odcinek, bo wiem, słyszę to bardzo często, że tak to mamy tendencję, no to co piszę.
Dobra, bierzemy się za po kolei ćwiczenie tych końcówek. Mamy d, więc na przykład love, loved. Ja sobie je tu wypisałam, żeby nam to sprawnie poszło w tym odcinku. Mamy call, called, clean, cleaned, offer, offered. I tu nawet jeśli idziesz w RP, w taką wymowę brytyjską zupełnie, chcesz pomijać to R, to i tak tam będzie to dźwięczne i tak powiesz offered, offered. Będzie to D, bo ten język i tak by tam uciekał. I tak samo z pamiętać. Remembered. Albo remembered. Niezależnie, czy bardziej podoba ci się i chcesz mówić po amerykańsku i r wypowiadać, czy chcesz mówić bardziej po brytyjsku i je pomijać, to i tak jest to D. Tutaj żadnej zmiany nie ma. Ok, to teraz kilka przykładów na bezdźwięczną głoskę. Nie martw się, że teraz to jest tak poskakane. Zaraz będzie porządnie z PDF-em i ćwiczone w dużych ilościach. Teraz chcę, żebyś mogła wysłyszeć tą różnicę. Mamy T, bezdźwięczne. T, 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 t. No i tak. Stop, stopped. Walk, walked. Laugh, laughed, śmiać się, watch, watch, watched, watched, albo myć, bardzo podobnie, czy, wash, washed, ok? Żadnym z tych wyrazów nie ma dodatkowej sylaby, ok? Tak jak tamburino, no nie sylaby, tak jak to mówisz. Czyli to nie jest stopped, a to jest stopped, stopped, washed, washed. Zwracaj uwagę, że tam no, to jest tak przyklejone ściśle, że tam nie ma miejsca, żeby ci się ed zmieściło. I niezależnie czy dźwięczy, danced, washed, czy nie dźwięczy, czy dźwięczy, to jest przyklejone. Ok? Bez dodatkowej sylaby. A. I teraz jest ta trzecia opcja. Jeśli słówko kończy się na t lub d, to dodajesz id. Id. Nie id. Nie ed. Id. Jeśli ci jest z tym trudno, jest na kanale u nas odcinek o długich i krótkich głoskach. Ja tam tłumaczę długie, krótkie i. Tak, sławna prostytutka, plaża, prześcieradło, kupa i takie tam. Krótkie, długie i różnice. To też będzie tutaj odgrywać rolę, że to jest id. Kiedy masz wyraz zakończony na ty lub d, dodajesz id. I wtedy dochodzi ci dodatkowa sylaba, bo na przykład masz need, potrzebuje, prawda, need, needed, chcę, want, wanted, wanted, needed, id, 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 bardziej id niż id, wanted, needed, tested, tested, decided, tested, decided. Okay, widzisz to? Słyszysz to? Bo wyrazy kończyły się na ty lub dy, więc już no ani ty, ani dy nie dodasz, no bo co ci wyjdzie? Test. Ludzie są leniwi, ludzie sobie ułatwiają. Stąd widzisz właśnie te dźwięczne do bezdźwięcznych, te pasujące jakby do siebie końcówki. Możesz poeksperymentować, możesz próbować mówić inaczej, ale będzie ciężko. Będzie ciężko, będzie nienaturalnie, nikt tak nie będzie mówił, zresztą będziesz to słyszeć. I teraz przenieś się ze mną na arkusze. Poćwiczmy razem te wyrazy, poćwiczmy ich poprawną wymowę, możesz sobie pobrać. Bardzo Cię do tego zachęcam, potem się nagrywać, czy to tak brzmi, jak brzmieć ma. Bardzo łatwo sprawdzisz wtedy, czy to cały czas wychodzi Ci t, ta końcówka. Poćwiczmy na osobnych wyrazach,
A w dalszej części filmu spróbujemy razem przeczytać krótki tekst naszpikowany właśnie wyrazami, w których to ed, ale nie ed, się pojawia. Chodźmy do planszy. Ćwicz razem ze mną, koniecznie mów na głos. Pierwsza grupa to te czasowniki, do których dodasz id zamiast ed. Dlaczego? Bo tu znajdziesz słowa kończące się na t oraz d, więc nie ma opcji niczego oprócz id. Czytaj te słowa razem ze mną, mów na głos. Waited, started, connected, wanted, rejected, invented, ended, pretended, reminded, succeeded, included, needed, decided. Druga grupa to tam, gdzie dodasz d na końcu czynności. Mów na głos. Robbed, rubbed, hugged, belonged, sneezed, amazed, called, traveled, claimed, jammed, examined, explained, lived, moved, improved, bored, offered, remembered, judged, challenged, followed, borrowed, tried, died, cried, delayed, played, sunbathed, breathed, continued, argued, rescued. Trzecia możliwość to głoska t na końcu wyrazu. Ponownie, mów ze mną na głos. Stopped, mopped, walked, worked, noticed, danced, kissed, missed, fixed, relaxed, pushed, crushed, watched, searched, laughed, puffed, sniffed. A teraz zapraszam Cię do ćwiczenia. Przygotowałam dla Ciebie króciutki tekst. Spróbujmy go razem poczytać. Spróbujmy zwrócić uwagę zwłaszcza na to, czy t, d, czy id będzie zakończeniem wyrazu. She simply called us and asked if we wanted to come over to her place. She lived far away from the center, so she offered us a lift. We thanked her for the offer. When we arrived, she hugged us and invited us to come in. The guest list included her classmates only, so we were surprised she'd invited us to come too. We noticed some people were not delighted, but most tried to relax. They danced and laughed. No one was bored. The party ended after midnight. Teraz spróbujmy przeczytać jeszcze raz, ale patrząc już na sam tekst bez odpowiedzi. Gotowi? Zawsze możesz wrócić do poprzedniej wersji i ćwiczyć na głos, aż poczujesz się pewnie. She simply called us and asked if we wanted to come over to her place. She lived far away from the center, so she offered us a lift. We thanked her for the offer. When we arrived, she hugged us and invited us to come in. The guest list included her classmates only, so we were surprised she'd invited us to come too. We noticed some people were not delighted, but most tried to relax. They danced and laughed. No one was bored. The party ended after midnight. Daj mi znać, jak Ci poszło. Bardzo jestem ciekawa. Chętnie przeczytam o tym w komentarzu. Daj mi również znać, czy pomogłam Ci w tym nagraniu. I jak jeszcze mogłabym pomóc Ci w Twoim angielskim? Zapraszamy Cię do Encjo. U nas dużą uwagę do tego przykładamy, żeby mówić po angielsku, żeby się z tym językiem oswajać, przełamywać. Po to skrupulatnie dobieramy małe grupy o podobnym celu, motywacji, wieku itd. Dołącz do nas stacjonarnie w Bochni lub online. Bye!